Dziękuję, przepraszam, proszę. Trzy słowa, od których tak wiele zależy. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubienicy. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubienicy. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubienicy. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Kiedy byłem mały i zbliżały się wakacje, przyjeżdżali do nas moi bracia cioteczni i część wakacji spędzali u nas na wsi. Kiedy podziwiałem ich za to, że po jedzeniu, po każdym obiedzie, po kolacji podchodzili do mojej mamy i mówili: dziękuję ciociu za obiad, dziękuję za kolację, i czynili tak po każdym posiłku. Podziwiałem tę ich wdzięczność. Wdzięczność jest przepiękną cechą, której też uczył nas sam Pan Jezus Chrystus. Uczył nas przede wszystkim przez swój przykład, kiedy składał Bogu Ojcu ofiarę dziękczynną, kiedy sam dziękował pewnego razu, kiedy przyszedł do Niego ktoś prosić o uzdrowienie, podniósł oczy ku niebu i mówi: dziękuję Ci, Panie Ojcze, że mnie wysłuchałeś. Dziękować, zawsze dziękować. Maryja w tym pięknym hymnie Magnificat dziękuję Bogu, wysławia Go za dar Syna Bożego, za wcielenie Słowa Bożego. Dziękuję, to jest jej najwspanialsza modlitwa. I w ogóle my jako stworzenia, jako ludzie, to co możemy dać Bogu, jako temu, który wszystko ma, to przede wszystkim dać Mu swoją wdzięczność. Nieustanne dziękuję Ci, Ojcze. Dziękuję za wszystko. Dziękuję za dobro i za rzeczy trudne. Potem słowo przepraszam, które należy się wszystkim tym, których żeśmy skrzywdzili, których żeśmy w jakikolwiek sposób obrazili. To jest słowo, które też wymaga wielkiej pokory. Przyznać się do swoich grzechów, do swoich win. I kolejne słowo, i tego też nas Jezus uczył. Uczył nas tego, żebyśmy przepraszali. Mówił: pogódź się ze swoim nieprzyjacielem, dopóki jesteś w drodze, żeby twój nieprzyjaciel nie oddał cię sędziemu, a sędzia nie oddał cię dozorcy, i żebyś nie wylądował w więzieniu. Pogódź się, przeproś. Jezus mówił, ile razy mamy przepraszać, i mówił nie 7 razy, ale 77 razy. Zawsze, kiedy twój brat wyraża skruchę, kiedy przyznaje się do winy i kiedy prosi cię o przebaczenie, przebacz mu. I my też powinniśmy umieć prosić o przebaczenie. To jest wielka pokora, przyznać się i przeprosić. Kolejne to jest prosić. I tego Jezus też nas uczył, zachęcał nas do tego, żebyśmy się nieustannie modlili, i te piękne słowa mówi: kto stuka, proście, a będzie wam danie, szukajcie, znajdziecie, kołaczcie, otworzą wam. Każdy, kto prosi, otrzymuje, kto stuka, temu otworzą. I zachęca nas do takiej wytrwałej modlitwy, która nie poprzestaje na jednym proszę, ale która jest taka natarczywa wręcz. Zachęca nas do wszystkiego tego. Mówię wam o tych trzech słowach, których uczą od już w przedszkolu, na które się bardzo mocno zwraca uwagę. Dlatego, że dziś te słowa często zanikły i wielu ludzi nie potrafi ich mówić. Ostatnio rozmawiałem z moim znajomym, który żalił się na swojego współpracownika, który mówi, że nigdy nie słyszałem od niego słowa proszę, nigdy nie słyszałem od niego słowa przepraszam, nigdy od niego nie usłyszałem słowa dziękuję. Drodzy, zbliżają się święta, będziemy składać sobie życzenia. I nie wiemy, czy te życzenia, to spotkanie świąteczne, nie będzie ostatnim naszym spotkaniem przy tym wigilijnym stole. Dlatego myślę, że dobrze by było z okazji składania sobie życzeń też zacząć od tych słów, wyrazić swoją wdzięczność za to, co ten drugi człowiek dla ciebie zrobił. Wyrazić wdzięczność za to, co ci dał, ile też przecierpiał,
ile miał dla Ciebie cierpliwości. To jest wielkie zadanie dla nas, dla każdego z nas, dziękować. Często i każdemu dziękować, kto przyczynił się do czegoś dobrego. Nawet za małą rzecz, za mały gest dobroci podziękujmy. To jest przejaw też wielkiej kultury człowieka, kiedy umie dziękować. Drugie to jest przeprosić. Widzicie, często spodziewam się przeprosin od tego drugiego, ale wiemy, że wymusić ciężko jest, wymuszać jakieś przeprosiny, ale ja mogę zacząć od siebie. Ja mogę przeprosić za to, co uważam, że zrobiłem źle, za to, co zaniedbałem. Bardzo często nie są to przeprosiny, które dotyczą jakiegoś zła, ale często jest to po prostu brak miłości, brak troski, brak pamięci, zapominanie. Kolejna rzecz to jest prosić. Widzicie, duma często nie pozwala nam prosić. Nie, ja nie będę prosił. Często mówimy, mnie się należy. Ja nie będę prosić. Zbyt wielka duma. I to trzeba przezwyciężyć. I też będziemy w Kościele. To i na Eucharystii, w ogóle kiedy się modlimy, kiedy stajemy przed Panem Bogiem, to pamiętajmy ten schemat. Najpierw podziękuj za to, co Ci dał. Podziękuj Panu Bogu, podziękuj Matce Bożej za to, że nam daje cały czas Jezusa Chrystusa. Podziękuj za to, że mamy Kościół, że mamy sakramenty, że tyle, że żyjemy w pokoju. To też nie jest takie oczywiste. Nie każde pokolenie mogło przeżyć taki wielki czas pokoju. Kolejnie to też przeprosić Pana Boga. Widzicie, dzisiaj wielu ludzi nie chce przepraszać. Nie chce przepraszać ludzi, nie chce przepraszać Pana Boga. Nie umie wypowiedzieć tego słowa. To jest wielka duma, wielka pycha. I dlatego przepraszajmy Boga, bo On niczego złego nam nie uczynił. Niczego złego nas nie nauczył. Ale dlatego każdą przeświętą zaczynamy od przeprosin, od wyznania swoich grzechów. Kolejne to jest prośba. Prośmy Boga, bo On chce, żebyśmy do Niego zanosili nasze błagania. A potem, żebyśmy też, jeśli już prosimy, to umieli też za to podziękować. Ja też ze swojej strony chcę Was wszystkim Was bardzo podziękować za przejawy Waszej miłości, Waszej troski, za zapewnienie o modlitwie. To jest wielki dar. I za ten dar przyjaźni też, za to, że trwacie w tych grupach zawierzeniowych. Za to Wam wszystkim bardzo serdecznie dziękuję, że wstawiacie się za mną u Pana Boga. Kolejna rzecz to też chcę Was przeprosić za to, czego nie zrobiłem, a co mogłem dla Was zrobić, za braki w mojej służbie, za zaniedbanie Ducha Świętego, za to, że często wybierałem inne rzeczy od tego, żeby służyć, żeby stawiać się do Boga, też między innymi za Was, za tych, których Pan Bóg powierzył mojej pasterskiej trosce. I też chcę Was dalej prosić o modlitwę, prosić Was o to, żebyście szli drogą Jezusową, żebyście się nie zniechęcali, żebyście okazywali miłość, mimo tego, że jest czasami to tak bardzo trudne. I proszę też, pamiętajcie o mnie, bo też jestem grzesznikiem i proszę Was też o modlitwę za to dzieło, które Pan Bóg jakoś tak powierzył też mojej trosce, te dzieła zawierzeniowe, te grupy katechetyczne. Też proszę Was o modlitwę. I to, co mogę, to Wam zawsze daję. Daję z wielką radością. Błogosławię Was, abyście umieli wyjść, jakby wyrwać się ze swoich grzechów przy pomocy Boga, z Jego łaską i żebyście wytrwali w
w dobrym, żebyście wytrwali w łasce Bożej. I na to wszystko, i na te święta, na te spotkania, na te dziękuję, przepraszam, proszę w rozmowach. Ja z serca was wszystkich błogosławię. Pan z wami. Niech was strzeże i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.